Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, przeniesiemy się na chwilę na Albatrosa, żeby zobaczyć sobie. Boże, jaką ja robię głupotę dzisiaj, Matko Święta. Miałam się tutaj przebrać, a nie. Pójdziemy na Albatrosa zobaczyć, czy Wulfias nie ma leku na opętanie. Bo nie ukrywam, ale życie mi to troszeczkę, no, marnuje. Tak. W ogóle, zresztą, zrobiłam sobie rzeczy stałe. Kolejne, także myślę, że zaraz sobie to wypijemy. Zrobimy z tym jakieś troszeczkę rzeczy nowe. Ale zanim, no to, tak jak mówię, sprawdzimy a propos tego lekarstwa. Też daliście mi taką propozycję, żeby spróbować z golemami walczyć bronią obuchową, ponieważ mamy tak dużą ilość siły, że możliwe, że golem spadnie na jednego hita. Różne to Ma miejsce, uleczenie z przyjemnie się opętania. tutaj przebywa. Dobrze, to akurat idealnie. Proszę bardzo. Czujesz ulgę. Dziękuję bardzo osobie, która napisała, że Wulfias powinien mieć lekarstwo. Super. Było dokładnie tak. I teraz tak, zrobimy sejwika, weźmiemy sobie te stałe rzeczy. To tak, żebyście widzieli statystyki, zaraz sobie porównamy to konkretniej, do siły najpierw, mikstury, stricte. Wracają sobie w ogóle W ogóle zdrowi. też zrobiłam handel, pewnie to widać. Zostawiłam sobie tylko najlepszą broń pod siłę i kruczy dziób właśnie, bo to jest najlepsza broń obuchowa, którą miałam, 1 kilo. Tarczę na wszelki wypadek, jakbym chciała z niej korzystać. Posprzedawałam też te specjalne Niech strzały. żyje król! Mam ich troszeczkę jeszcze tutaj, bo jak otwierałam te rzeczy tam na dole w ekwipunku, to mi wypadły te strzały, także już ich potem nie sprzedałam z powrotem. Dobra, nie przedłużając. W ogóle ta zupa spełzacza, też sobie jej zrobiłam trochę, bo jak widzicie, ona 50 oddaje. To jest całkiem dużo zdrowia, bym powiedziała. Dobra, tutaj szybkie śledzie. Kompot z jabłek mamy. Jak dalej Także idzie? pijemy. To jest właśnie pierwsza rzecz. Kiedy robisz kompost? Dalej, kompot z bananów. Żebyśmy wiedzieli, muszę ten Przy wcześniej okazji też nam zrobić. się życie tutaj odnawia. Ktoś kiedyś napisał, że nie może patrzeć na to, jak ja marnuję tutaj surowce leczące, ale szczerze. No nie narzekam na brak surowców leczących i 40 to nie jest wcale aż tak dużo. Tak wiem, między 40 a 50 jest mała różnica, ale 50 to już jest coś. No a 40 no to jednak Żebyśmy wiedzieli, muszę ten wcześniej jest trochę zrobić. przesada. W ogóle ja mam tych jajek od cholery, no nie? I po zjedzeniu 30 mamy bonus plus 1 do many. I teraz pytanie, czy z jajek da się coś zrobić, Muszę to ten czy wcześniej nie? zrobić. Bo jak się nie da, no to. No cóż. Jak się nie da, no to trzeba będzie je zjeść ręcznie. I jak sobie to próbuję zobrazować, to troszeczkę mam takie. No, ja nie wiem, jak się to niby nam ma udać. Zupa z ciemnych grzybów. Tego to mam od cholery, więc aż przyspieszymy sobie czas. Także do many też będziemy mieli parę bonusów. Fajnie, akurat. Co my tu mamy dalej? Ogniocierń, mech górski, bla bla bla. No i co? I chyba to by było na tyle, nie? Jeszcze tutaj mam niby jakiś. Jeszcze mamy jedną pomidorową. Tutaj te wina. No jeszcze jest mocny gulasz. Nie, naprawdę. Powiem wam, że Niech ilość żyje tych król! punktów do siły jest zatrważająca. Więc tak jak mówię, teraz też myślę, że jak będziemy mieli możliwość robienia jakichś stałych rzeczy, czyli będziemy mieli szczawy królewskie, no to myślę, że będziemy działać w zręczność, dlatego że 300 zręczności jest potrzebne, żeby pookradać na przykład króla i tak dalej, a nie ukrywam, że mi na tym zależy, bo byłoby to na pewno ciekawe doświadczenie. Dobra, możemy się teraz tutaj przebrać. Tylko musimy trochę uważać, bo tam też są ludzie. Także przebierzmy się w nasz pancerz asasyna i typnijmy się z powrotem do Ugaru.
Musimy trochę tamten wątek w Ugarze ruszyć. Więc nie wiem do końca, z kim możemy pogadać na ten temat, żeby było dobrze. Niestety nie widziałam jeszcze waszych porad pod najnowszym odcinkiem, czyli odcinkiem 79, bo to jest 80 odcinek, z tego co mi się wydaje. Także no nie widziałam niestety jeszcze, bo że tak powiem, tak się jakoś złożyło. O, możemy jeszcze sobie tutaj zmniejszyć widoczność, klikając F1. Ale nie wiem, czy to jakoś bardzo jest przydatne. Chyba na F2 jest trochę wygodniej. Dobra, teraz żeby się nie pogubić, bo ja już nie pamiętam, gdzie ja w tym mieście byłam. Też dlatego nie wyłączam sobie tych znaczników, bo wiem, że niektórym może to przeszkadzać, że one tutaj są, ale one mi trochę pomagają. Ten lokator mi pomaga zobaczyć, gdzie byłam i czy z kimś gadałam. Także to akurat mi się bardzo przydaje. Kogo my tu mamy? Tu jest Mansur. Wiecie, bo ci ludzie, oni będą mieli ze mną później... Czy ja się wróciłam? Nie wiem. Ci ludzie będą mieli później ze mną interes. Mogę z tobą porozmawiać, czcigodny mistrzu. No dobrze. Więc co chcesz wiedzieć? Kim jesteś? Nazywam się Jeffer. Jestem strażnikiem ołtarzy Beliara. Chcesz się pomodlić do Beliara? Może później. Możesz mnie czegoś nauczyć. Najpierw zdobądź zaufanie naszej społeczności. Tylko wtedy mogę ciebie czegoś nauczyć. Okej, dobra, dzięki za info. Tak, jest posąg Beliara. Wszystko fajnie. Tutaj mnie jeszcze chyba nie było po tej stronie, nie? Dobra, bo tu mnie gościu wywalił stąd. Nie, to nie było tutaj. Okej. To było tutaj, nie? Tak jest. Ten wojownik mnie stąd wyrzucił. Tutaj ktoś jest, bo jest jakaś wieżyczka czy coś tego typu. Może ktoś tutaj będzie istotny? No nie, wojownik Beliara i beczka z wodą. Słabo, ponieważ potrzebujemy dostać się do Tartarona, a tam strażnik nam nie podpowiedział, do kogo mamy się udać, żeby nam to wyszło. Tutaj są wojownicy Beliara i w ogóle mają to gdzieś, że ja tu jestem. Także okej, ja sobie te rzeczy w takim razie pozabieram, panowie. Tutaj ktoś jest. Witam. Zostaw mnie w spokoju. Aha, no to dzięki. No nie powiem. To miasto jest mało ustawne i myślę, że łatwo się tutaj zgubić. Czy ja tu byłam? Witam. Kim jesteś? Nie twoja sprawa. A teraz idź stąd, jasne. Tu jest niewolnik. Czego tam szukałeś, co? I rozumiem, że tu nie mogę wejść. W teorii na mnie nie krzyczą, ale... No, tacy są mało przekonani. Dobra, tam nic nie znalazłam. Tutaj jest taka ta ala kaplica. Tutaj coś jest schowane. Ale to jest chyba to miejsce, gdzie jest Tartaron? Czy nie? Tutaj coś się dzieje. Nałogowi palacze tu są. Witaj. Kim jesteś? Nazywam się Teo. Na Beliara, co tutaj robisz? Wynoś się stąd. Ej, jak leci? Nie ufam ci. Nie pasujesz mi ani ty, ani twój ubiór. Okej, czyli nie pasuje mu, że jestem asasynem niby, tak? Okej. To dobrze wiedzieć. Taka informacja dosyć, bym powiedziała, chyba przydatna. Tutaj widziałam ten mieszek, nie? Zróbmy jakiegoś save'a, bo chyba dawno nie robiłam. Nie no, powiem wam, że to miasto mnie trochę doprowadza do szału, bo... Ciężko tutaj coś znaleźć, albo ja nie wiem, gdzie szukać. Tutaj w ogóle to wygląda, jakbym tu była.
Znajomo mi te miejsca wyglądają. Słyszałam szczura. No tutaj na pewno byliśmy. Dobra, to już kojarzę. Tutaj... No tak, to było coś w stylu areny. Tu jest to targowisko całe. Dobra, tam jest ten typo. A tutaj jest co? Okej, to miejsce nie ma nazwy. Tu jest Jose, który ma gdzieś to, że sobie tutaj weszłam. Witam. Co to za dom? Należy do bogatych kupców, Haruna i Iskry. Jestem Jose, ich sługa. Można u was przenocować. Cóż, moi panowie wynajmują komnaty na górze tylko szczególnie ważnym gościom. Więc nie gniewaj się na mnie, że ci odmawiam. Nie, nie możesz tu zostać. Więc to tak. A gdzie w Ugarze mogę wynająć komnatę? U kupca Bahala, mieszkającego obok domu wielkiego maga Tartarona. Dobrze. Więc pójdę się z nim zobaczyć i obejrzeć jego dom. Bahala, podobnie jak i mojego pana Iskrę, możesz znaleźć na bazarze. Ale w domu będzie jego sługa Rosko. Z pewnością będzie mógł ci pomóc. No okej, mamy jakiś kluczyk. Dobra, do domu tego. Zbiór wiedzy tu jest. Dobra. Kuferków akurat nie będziemy sprawdzać, bo to takie dosyć niemiłe by było. Tam są jakieś itemy, no bo tutaj się coś też dzieje, tu są jacyś ludzie. Worek mąki. Okej, super. Nie no, powiem wam, że ja jestem pogubiona tutaj. Tam byłam. Czy nie, bo są drzwi znowu zamknięte. Ale tutaj jest coś. To miejsce wygląda... O! Jestem nowym adeptem i chciałbym porozmawiać z mistrzem Tartaronem. Głupcze. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mistrz Tartaron nie przyjmuje kogo popadnie. Ja też nie mam czasu na jakiegoś adepta, który pojawił się znikąd. Idź do Hektora, jeśli coś ci potrzeba. Dobrze, a jakaś informacja, gdzie on jest? Nie no, po co? Nie chcę skóry. Chcę przeczytać tylko. Jestem wtajemniczony. Okej, czyli podejrzewam, że nie mogę się uczyć w ogóle jeszcze many, bo... Znaczy magii, bo mam tego za mało. Okej, tutaj jest coś typu, nie wiem... Okej, tu jest Rosko. Który nie chce mnie tutaj w ogóle. I tutaj byliśmy, bo tutaj mi mruczało coś. Powiem tak, przydałoby się przespać, więc myślę, że też wtedy ludzie wrócą na swoje miejsce. Bardzo możliwe. I będziemy mogli z tego całego Hektora po prostu znaleźć, bo jak na razie to go nigdzie nie ma. Nie, prześpim. Nie no, normalnie do rana musimy, nie? Która jest godzina? Jak się... Co ty tam robiłeś? Co? Mordo, gdzie? Tu ktoś jest? Witam. Mogę zająć ci chwilę? Oczywiście. Zawsze jesteśmy radzi z nowych uczniów. Nazywam się Kasim. Jeśli masz jakieś pytania, możesz w każdej chwili zwracać się do mnie. Jeśli zechcesz spotkać się z mistrzem Tartaronem, to najpierw musisz to obgadać z adeptem Hektorem. Klucz do tego, okej. Do piwnicy. Kolejny poziom mamy. Jest Hektor. Nie myślałam, że to będzie, wiecie, taki zwykły typo. Smoczy korzeń mu ukradłam i go... Co? O kurde. Witam, ja. A, jesteś nowym uczniem. Witaj w Ugarze.
Nazywam się Hektor, jestem adeptem czarnej magii. Mogę porozmawiać z Tartaronem. Nie. Aby otrzymać prawo do rozmowy z wielkim magiem Tartaronem, najpierw musisz zdobyć wystarczającą ilość szacunku. Tylko wtedy Tartaron będzie gotów poświęcić ci parę minut swojego bezcennego czasu. Co powinienem zrobić? Porozmawiaj z mieszkańcami Ugaru. Dowiedz się, czy nie mają jakiejś pracy dla ciebie. Jeśli zdołasz uzyskać wystarczający poziom zaufania w mieście, Tartaron z pewnością cię przyjmie. A jaki poziom zaufania jest uważany za wystarczający? O tym lepiej pogadaj z Torresem. On ci powie, kiedy będziesz mógł się spotkać z Tartaronem. Gdzie znajdę Torresa? Jest przywódcą wojowników w mieście i zazwyczaj przebywa w koszarach. Jakich cholery koszarach? W sensie coś mnie omija? Jestem nowym adeptem i chciałbym z tobą porozmawiać. Nowy adept. Hehe, co ty powiesz? Czyli Tartaron sobie tutaj schodzi, ale no nie chce z nami rozmawiać. Ale gdzie tutaj są jakieś koszary? Chyba, że tu. Bo tutaj jeszcze chyba nie byłam. Tutaj coś jest porozwalane, jakieś złoto. No nie wiem. No kurde, mam tutaj klucz. Worek mąki. Co my tu mamy? Eliksir życia, dawaj mi to. W tym momencie. Ej, zajebiście, fajnie. Dobra. Ktoś tutaj może wchodzi? Nie. Okej. To sobie obgrabimy to. Lewo, prawo. Okej, trochę rzeczy. Takich pomniejszych. Lewo, prawo. Wow. Lewo, prawo. Kurde, lewo, prawo. Kurde, co to jest za kufer? Lewo, prawo. No kurna. Lewo, prawo. Ciężka sakiewka. Obfity łup mam. Wpis w dzienniku. Ej, ty. Dlaczego mnie śledzisz? Mylisz się. Nie śledzę cię. Aha. To dlaczego ciągle za mną chodzisz? Już ci powiedziałem, nieznajomy. Mylisz się. A teraz zostaw mnie w spokoju. Znowu idziesz za mną. Mylisz się. Po prostu idę tą samą drogą, co ty. I nic więcej. Co? Jakoś ci nie wierzę. A wierz sobie w co chcesz. Idę tam, dokąd chcę. Czy ci to pasuje, czy nie, mnie tam bez różnicy. Kto kazał ci mnie śledzić? Nie wiem, o czym mówisz. Zostaw mnie w spokoju, rozumiesz? A teraz powiesz mi wszystko, albo połamię ci wszystkie żebra. Tylko próbuj, a będziesz miał na karku wszystkich strażników.
No dobra. Chcesz złota? Dam ci 100 sztuk złota, jeżeli powiesz mi, kto cię nasłał. Ha, z przyjemnością wziąłbym złoto, nieznajomy. Ale powtórzę ci jeszcze raz, mylisz się. Mnie nikt nie nasyłał i nie śledzę cię, a teraz muszę już iść. Czego chcesz ode mnie? Niczego nieznajomy, niczego, haha. Okej, przestraszyłam się trochę. Ostatnio w Ugarze śledzi mnie dziwny typ. Wygląda na to, że przydzielono mi szpiega. Ciekawe, kto go nasłał. W żaden sposób nie mogę uwolnić się od szpicla. Muszę koniecznie wyjaśnić, kto za tym stoi. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto będzie w stanie powiedzieć mi coś o tym typie. Najpierw trzeba popytać w karczmie. Trzeba, by ten typ był w pobliżu, ponieważ bardzo trudno go opisać. Okej. Problem jest taki, że on już się zaciął i on nie potrafi nawet stąd wyjść. Komiczne to jest trochę, wiecie? No, pierdziele typa. Może kiedyś stamtąd wyjdzie. Dobra. Teraz tutaj nikogo nie ma i możemy sobie stąd pozabierać itemy. To akurat cudnie. Pazury przywódcy stada. O Boże, śmieszy mnie to, co ten typ robi. I czemu tutaj słychać wszędzie jakieś owce? Sindbad. Siema, Sindbadzie. Mam bardzo dużo mąki przy sobie. Witam. Nie jesteś stąd, prawda? Słusznie zauważone, synu bystrości. Nazywam się Sindbad i przybyłem z Wysp Południowych. Z Wysp Południowych. Tak myślałem. Nie trudno było się domyślić, prawda? Aha. A co tutaj robisz, warancie? Powiem tak. Chcę zobaczyć świat i zarazem zarobić trochę złota. W kraju, z którego pochodzę, do moich sztuczek z połykaniem ognia wszyscy już dawno przywykli i na nikim nie robi to wrażenia. Dlatego postanowiłem udać się do Arantu, żeby pokazać asasynom i koczownikom, co potrafię. No i jak? Asasyni byli pod wrażeniem. Mówiąc szczerze, to nie tak bardzo, jakbym chciał. Oczekiwałem większego zainteresowania. Ale niestety, tylko jednostki przychodzą na moje występy. Na tych pachołków Beliara, znacznie większe wrażenie wywierają czarodziejskie sztuczki ich magów, aniżeli moje zdolności. Z koczownikami sprawa wygląda trochę inaczej. Na nich jeszcze udaje się wywrzeć głębsze wrażenie. Więc jeśli w Ugarze nie będę mógł zarobić, to udam się w góry. A asasyni nie mają nic przeciw, że chcesz iść do ich wrogów. Pojęcia nie mam. A mówiąc między nami, to ich zdanie mało mnie obchodzi. W każdym razie zrobię tak, jak będę chciał. Sądzę, że już niedługo opuszczę Ugar. Moje zapasy tytoniu stopniowo się kończą. Dlaczego? Tutaj w Ugarze możesz wszędzie dostać tytoń. To wszystko nie to. Palę tylko specjalny rodzaj tytoniu. Ale to naprawdę mocny tytoń. Coś, czego jeszcze nie paliłeś, hahaha. Kiedy będzie kolejny występ? Mam występy wieczorem, między godziną, ale jeśli... Dobra. Czy ty się obrazisz, jeżeli ja będę chciała otworzyć ten kufer, Sindbadzie? Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Okej, dziwny kufer bardzo to był. Dobra, tam są jakieś rzeczy. Ja tutaj słyszę beczenie jakiś owiec. Trochę dziwnie. No ale dobra. Tutaj jeszcze nas nie było po tej stronie. Tu są jakieś itemy pod schodami. Dobra, wino zabrane. Typ, który mnie śledzi, to niech sobie będzie tam, gdzie chce, bo... No, wiadomo, nie? To wyglądało, jakby się tam dało wejść za to. Niestety się nie da. Tutaj chyba są koszary, bo to tak wygląda mniej więcej. Zobaczmy. Dywan do spania był tam. Okej.
Tutaj coś mamy, jest niewolnik i tutaj bardzo dużo worków, cebuli i tego typu rzeczy. Także pozabierajmy sobie to i chodźmy. No, wynoś się. Okej. Będzie bardzo trudna, no nie wydaje mi się. Witam. Ty zarządzasz tym magazynem. Tak, to ja. Możesz mi coś sprzedać. Mogę. Mam ziarno, ale też inne drobne rzeczy. Pokaż mi swoje towary. Dobra, zerknijmy. Mikstury szybkości, miotła, szczotka, węgiel, beczka z wodą to była, czy z solą, z wodą i worek ziarna. Nie wiem, po co mi ziarno. No, ale okej. Tutaj jest jakiś... A, tu jest ta opuszczona chata chyba, wiecie? Tam się jakieś wyładowania odbywają, bo było słychać takie jakby przyzywanie kuźwa demona. Tytoń grzybowy. Tutaj mamy stół do garbowania. Warto wiedzieć. No i jest coś w rodzaju areny, nie? To jest arena. Więc dobrze się zastanów, zanim zechcesz wybrać się w drogę. Po prostu chciałem rozejrzeć się. Mogę wejść? No dobrze. Możesz wejść. Ale nawet nie myśl coś tu ukraść. Inaczej strzały naszych wojowników szybko cię przeszyją. Jasne. Kto tu dowodzi? Gasparino. On tu za wszystko odpowiada. Dobra, dzięki uwaga. Tu jest chyba Gasparino, nie? Tak. No i oczywiście ten Abdullah. Abdullah, tak. Abdullah oczywiście dalej chce ze mną tutaj coś robić. To jest jakieś więzienie? Czy... W ogóle jestem bardzo ciekawa, jak się dostać na teren tego opuszczonego domu, bo to też jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, ja mam tak po prostu chyba po tych beczkach jakoś wskoczyć na dach i tamtędy. No nie wiem. Ale Gasparino powinien nam dać jakiegoś questa teraz. Nie wyglądasz na zadowolonego. Jak mogę wyglądać na zadowolonego, jeśli niedawno uciekło 4 niewolników? To połowa naszego stanu. Wydobycie rudy będzie zagrożone, jeśli oni nie zostaną złapani. Tak, to kiepska sprawa. I co zrobiłeś? Jak to co? Na ich poszukiwanie wysłaliśmy kilku naszych ludzi. Ci głupi niewolnicy uciekli do wielkiej oazy. Tam ich trudno będzie znaleźć. Ale i tak daleko nie mogli zajść, bo tam pełno wszelkich stworzeń, które tam grasują. Problem tylko w tym, że jeśli ich zeżre jakiś zębacz lub lew, nie będzie to dla nas lepsze. Martwi niewolnicy nie mogą wydobywać rudy. Oto dlaczego jestem taki niezadowolony. I dlatego jestem gotów zapłacić po 100 sztuk złota za każdego złapanego niewolnika. Mógłbym spróbować złapać tych zbiegłych niewolników. Naprawdę. Nie sądzę, że to ci się uda, ponieważ do tego potrzebne jest doświadczenie. No cóż, próbuj. Zbiegli niewolnicy to Morris, Clark, Spike i Wilbert. Złap ich, a otrzymasz obiecaną nagrodę. A gdyby nie można było ich sprowadzić, to powiesz mi, co się z nimi stało. Przynajmniej będę wiedział, na czym stoję. Okej, dobra. Abdullah, bo ty mnie tak doprowadzasz do szału. To jest bryłki rudy, kopalnia. Okej, niewolników mamy na zielono. Witaj. Kim jesteś? Mam na imię Pit. Od rana do nocy zginam plecy w tej kopalni. A teraz, kiedy 4 niewolników uciekło, ja i pozostali musimy pracować 2 razy więcej. Kurde, no to bardzo niedobrze. Tu są wszędzie niewolnicy. Jest też dozorca. No podejrzewam, że powinnam tutaj użyć jakiejś pochodni, ale myślę, że jest nawet nie najgorzej. Skrzynię z rudą zgarnęłam. Tak po prostu do kieszeni.
Postaram się dzisiaj pozbyć tego problemu z Abdullahem, bo mnie denerwuje. Okej, okay, a te drzwi to co? Nie mamy klucza. No dobra, no to myślę, że możemy stąd spadać. Tamten typ to... Lać na niego, on i tak mnie prędzej czy później znajdzie, bo tak jest zaprogramowany. No ale tak, wydaje mi się, że to mogą być koszary. O, tutaj na przykład, dlatego jeszcze byśmy się mogli tutaj rozejrzeć. Witam. Czym handlujesz? Amat sprzeda ci mapy, papier do pisania i inne rzeczy. Jakie mapy sprzedajesz? Mam mapy Arantu, ale nie tylko. Zobacz sam, może znajdziesz coś dla siebie. A dobrzy klienci mogą kupić specjalne mapy. Jakie specjalne towary masz na myśli? Mam cenne mapy pokazujące położenie skarbów. Zanim ci je zaoferuję, musisz zapłacić 100 sztuk złota. Co? Zapłacić, byś mi je zaoferował. Chcesz, bym zapłacił ci 100 sztuk złota, zanim coś kupię? Tak jest. Ale radzę, warto. Mapy skarbów doprowadzą cię do wielkiego bogactwa. W jaki sposób? Dlaczego więc sam nie znajdziesz skarbu? To wszystko jest podejrzane. Nie. Nic podejrzanego w mapach nie ma. Kupiłem je uczciwie od poszukiwaczy skarbów. Są 100% prawdziwe. Więc dlaczego sami nie znaleźli żadnych skarbów? Ponieważ poszukiwanie tych skarbów jest niebezpieczne. Niebezpieczne pułapki, dzikie zwierzęta i kto wie co jeszcze, uniemożliwiło każdemu poszukiwaczowi znalezienie skarbów, które zostały schowane w pradawnych czasach. Tu tkwi haczyk. Ten, kto nie boi się niebezpieczeństwa, zostanie bogatym człowiekiem. Pomyśl o tym. Płacę 100 sztuk złota. Trzymaj. Właściwa decyzja. Teraz możesz zobaczyć mapy. No dobra, bardzo trudno będzie ukraść mu ten klucz, no nie wydaje mi się, żeby to było trudne. Pokaż mi swoje towary. Okej, okay, i co my tu mamy? Ma teleport do miasta Ugar, przeklęta kopalnia. Nie wiem, weźmiemy to. Mapa okolic Amarny, no wydaje mi się, że tego nie mam. Przełęcz... O Boże! Przecież tutaj jest tyle tych map. Mapa skarbów w Dolinie Ashdod. Mapa skarbów w Jaskini Źródła, w Nadmorskiej Jaskini, w Zachodnim Warancie, w Przeklętej Kopalni. No dobra, to na pewno i... Okolic Amarny, no wydaje mi się, że nie mamy takiej mapy, bo bym miała w ogóle, że coś takiego jest. Ale w sumie Ugaru... Nie no, ja nie mam mapy Ugaru. Dobra, to wiecie co? Okolic Amarny się powinna nam przydać. Katakumby Ugaru. Kontynent? Chyba nie. Morze Mertańskie do Przełęczy. Mapa Przełęczy Isztar. To też się może przydać. Południowo-zachodni. Ogarnijmy sobie te mapy. W ogóle... Przeklęta kopalnia. Farmer Keram wraz ze swoją rodziną przeniósł się do Ugaru, gdy dowiedział się, że w tym bogatym handlowym mieście jest sporo pracy. Ale większość mieszkańców Ugaru mu nie ufała, ponieważ był obcokrajowcem. W końcu jednak mu się poszczęściło i zaczął pracować jako pasterz u bogatego kupca Tarama. Pewnego razu Taram wysłał go do Amarny, aby ten zakupił dla niego towary. W drodze powrotnej zatrzymał się przed Ugarem, bo jego osioł był bardzo zmęczony. Wówczas zauważył szczelinę, której podczas swoich podróży dotychczas nie widział. Z zaciekawieniem zajrzał tam i przed nim pojawiła się głęboka jaskinia. Zaskoczony chciał opuścić jaskinię, gdy nagle zauważył, że w górze znajdują się złoża złota i srebra. Niestety w miejscach, do których nie mogli dotrzeć, co miał robić? To znalezisko uczyniłoby go i jego rodzinę bogatymi, więc nie musiałby już pracować dla Tarama za marne wynagrodzenie. Ale sam nie był w stanie wydobyć bogactwa jaskini, dlatego o swoim odkryciu powiedział Teramowi. Ten był bardzo zdumiony, ponieważ nigdy nie słyszał o takiej jaskini. Początkowo nawet nie uwierzył Kelemowi. Ale potem obiecał mu dać dużą część bogactwa, jeśli mu to miejsce pokaże. Po podpisaniu zobowiązania wobec Kerama, Taram udał się z nim do jaskini i był zaskoczony, gdy ujrzał tyle złota i srebra.
Taran natychmiast zatrudnił sporo ludzi. Kopacze zbudowali w wąwozie wysoką wieżę, aby można było dotrzeć do każdego złoża. Wynajął także kilku elitarnych wojowników, którzy mieli pilnować, aby nikt z robotników nie kradł złota i srebra. Jednak nie dało się wszystkich upilnować, niektórym sprytnym kopaczom jednak udało się ukraść część urobku lub ukryć w kopalni. Kerem został partnerem Tarama i nadzorcą kopalni. Pilnował, aby cała praca była dobrze wykonana. Kopalnia była zasobna, a czym więcej złota i srebra wydobywano, tym bardziej rosła chciwość Tarama. Po wyeksploatowaniu większej części kopalni, Taram już nie chciał dzielić się z pozostałymi. Postanowił wszystkich kopaczy i wartowników zaprosić na ucztę i ich otruć, bo taki miał potajemny plan. Plan się powiódł, dlatego wkrótce wszyscy skręcali się z bólu i umierali w straszliwych nękach. Kelam, umierając, przeklął Tarama za jego ohydny postępek, ale przeklął nie tylko jego, lecz także kopalnię, bo wiedział, że tylko złoto mogło pchnąć Tarama do takiego szaleńczego czynu. Potem Kelam umarł. Taram częścił półkrów kopalni i wrócił do Ugaru z dużą ilością złota i srebra, ale niedługo rozkoszował się swoim złotem. Wkrótce umarł w bardzo niejasnych okolicznościach. Od tego czasu nikt nie odważył się wejść do kopalni, ponieważ ulokowali się tam nieumarli. Klątwa Kerama trwa do dziś i nie można jej złamać. Patrokles, kronikarz. I tu już mamy puste strony. Okej. Ciekawa całkiem rzecz. Zbiór wiedzy jeszcze mamy. No i te mapy. Mapa okolic Amarny, zobaczmy. Aha, to jest w ten sposób. Amarna Młyn, no dobra. Mapa Ugaru, to jest typowo... Aha, no to mieliśmy ją, ale ze skarbem. Południowo-zachodnie wybrzeże, Patara. Okej, czyli to jest z tego miejsca, dobra. Przełęczy Isztar. Pustynia, most, ruiny, przełęcz Isztar do Amarny, kanionu lwów, masakra. Mapa katakomb Ugaru. To się może przydać, bo do katakomb na pewno będziemy chcieli wejść. I co ja tu mam jeszcze? Mapy skarbów. Okej. Jaskini źródła w nadmorskiej jaskini. Na zachodnim warancie, gdzie tu jest jakiś X? Okej, tam jest. Do skarbów przeklętej kopalni. No i gdzie jest X? Jestem ślepa, sorki. Halo, nie widzę X-a. Niedobrze. A tu jest przeklęta kopalnia na dole. Okej. Dobra, no to na razie mamy to. Co to jest? Czysta kartka, dobra. W sumie można ją zabrać, bo widzę, że typo nie ma nic tutaj, żadnego z tym problemu. Tego Abdula bym się chciała dzisiaj pozbyć, wiecie. Tutaj elitarny. Tutaj są chyba te koszary, bo to tak wygląda. Okej, tutaj sobie chyba śpią po prostu. Witam. Czym handlujesz? Stoisz przed Ozyrysem, największym kupcem kamieniami szlachetnymi w całym Arancie. Sprzedajesz kamienie szlachetne. Tak, ale też inne kosztowności. Jeżeli masz dosyć złota, możemy przejść do transakcji. Pokaż mi swoje towary. Okej, roślinki, dużo ma pereł, bryłek i w ogóle nawet kosztowności można. No okej, są skrzynki normalnie ze skarbami. Ciekawa rzecz. Dobra, czyli to był Ozyrys. Tam ktoś stoi i tam chyba są te zwierzątka, które tam wydawały dźwięki. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Outelo, jestem kupcem tu, w Ugarze. Czym handlujesz? Wieloma rzeczami. Przede wszystkim, miksturami leczniczymi i menu. Jesteś zainteresowany. Pokaż mi swoje towary. Okej, liczyłam na jakieś stałe miksturki. Co to jest? Trucizna. Okej, możemy zatruwać broń. Co prawda nie widziałam, żeby ktoś nas tego jeszcze chciał nauczyć, ale... Niech będzie.
Amulet oświecenia, no spoko, stary. Jak widzieliście, kupiłam sobie miksturki. No, na brak gotówki nie możemy narzekać. Tak, mikstura do siły i dwie do many. Okej, okay. Tego gościa widzę, że zgubiłam tam gdzieś. Dla mnie nawet może i lepiej. Tutaj coś jest jeszcze. Ojej, dobra. Zaraz, gdzie są te rzeczy? W tej innej tej, dobra. Tak jakby tutaj, a tutaj się wchodzi tędy. Jest kufer, ale to mnie mało interesuje. Pieczony kozi uziec, tak? No tak, tak, tak. Bardzo ładnie mówię po polsku. Dobra, nieważne. Elitarny. Okej, tu jest już ta świątynia. Dobra. A tutaj jest zagroda, której nie zauważyłam. Tu jest Leo. I tutaj są kozy? Normalnie. Ojej, jakie słodkie. Ogniste ziele, proszę mi oddać. Ale słodziaki. Szkoda tylko, że nie mogą się tak zamknąć na chwilę. Witaj. Witaj. Kim jesteś? Nazywam się Leo i pracuję dla rzeźnika Tarrasa. Jeśli chcesz kupić trochę koźliny, sera albo mleka, powinieneś z nim porozmawiać. Zwykle można go znaleźć w domu. Co tu porabiasz? A na co to wygląda? Doglądam kus. Mój pan Tarrez może się bardzo rozgniewać, jeśli cokolwiek stanie się z jego zwierzętami. No dobra. Tutaj można zejść na dół. Jest parę rzeczy, których kompletnie nikt nie pilnuje. Jest kolejna paczka z bronią, sakiewka. Paczki z bronią są dla koczowników, jak się domyślacie. Potrzebujemy ich 10, także... To zbieranie nam na coś dobrego przynajmniej wyjdzie. No i dobra, tu byli ci kupcy. A tutaj... Nie no, tutaj też byłam, tam był ten strażnik. Cześć, Abdullah. No, jakby wkurzasz mnie, że tu jesteś, ale... Dobrze. Tutaj nic nie ma. Widzę, że ten typ po prostu, on się nie potrafi poruszać. On już w ogóle mi zniknął z pola widzenia. Czyżby tutaj była osoba, której szukam? Nie. Sami elitarni. A może tu? Jest Tarras. No to jego właśnie chciałam znaleźć. Ale nie, bo to jest ten. Do kogo oni mnie wysłali? Audiencja u Tartarona. To nie. Świątynia. Pożyteczny potem powinienem z Torresem. To nie jest ten sam gość. Witaj, Zabeliara. Kim jesteś? Nazywam się Tarrez, jestem rzeźnikiem w Ugarze. Jeżeli chcesz kupić kozie mięso, kozi ser lub kozie mleko, znajdziesz to u mnie. Oprócz tego, w sprzedaży mam jeszcze kozie futra i rogi. Popatrz, co mam. Pokaż mi swoje towary. Dobra, no masz bardzo dużo surowców. Kozia skóra. I to parę rodzajów nawet. Dobra, ale no nie ciebie jakby szukała mnie. No to są jak na mój gust koszary. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem. Może nie są. Tutaj w sumie wygląda to trochę jak więzienie. Bardziej. No ale nie wiem, jeszcze raz. Tu jest Ahmad. No to wygląda jak koszary akurat. Troszkę przynajmniej. Tutaj jest kolejny kupiec. Tutaj też. A tutaj co mamy? Dzień dobry. Aha, bo to jest ta kaplica, dobra. A tutaj... Jeszcze raz wszystko po kolei. No, wynoś się. Tam był wojownik Beliara, więc w teorii... No ale w praktyce... W praktyce chyba nie.
Tutaj jest ten typo. Dobra, wiecie co? Na razie zostawimy kwestię koszar. Ja też muszę jeszcze nagrać jeszcze jeden odcinek dla Was, więc nawet jak mi napiszecie coś, to no niestety nie zobaczę. Tak to już jest. Z tym nagrywaniem. Idziemy do karczmy. Tu jest jeszcze jakiś Pedro. A tu mnie chyba... Może tu są koszary, bo to tak... Aha, bo to może tu jest... Zero pomyślunku z mojej strony. Nie wiem, ale też będę musiała sobie na pewno sprawdzić. No, wynoś się. W sumie mam takie wrażenie, że koszary są tu. Nie, bo to jest Jezus, nie wiem. A gdzie jest ten wirt? Tu jest. Pomóż mi. Serio? No oczywiście ten ABBBB się zgubił. Chodź tu. Ty, no, chłopie. Chodź. Chodź ze mną. O Jezus Maria. Hej, tu jestem. Widzisz mnie? To chodź. Idziesz ze mną, idziesz, to chodź. Chodź, bo ty musisz być w pobliżu mnie, żeby to zadziałało. Tutaj nie. Tutaj nie. Powiedz, znasz tego typa, który za mną łazi? Tak. To Abdullah, jeden ze szpiegów Tartarona. Czego ode mnie chce? Myślę, że śledzi cię z rozkazu Tartarona. W Ugarze nie bardzo ufają obcym. Czarny mak chce wiedzieć, kto kręci się po ulicach jego miasta. Wspaniale. Czyli muszę pozwolić mu mnie śledzić? No, niekoniecznie. Skieruj go na fałszywy trop, aby zajął się czymś innym. Wtedy zostawi cię w spokoju. Jak to zrobić? Pozwól mi pomyśleć. Wymyśliłem, ale za pomoc powinieneś dać mi 50 sztuk złota. 50 sztuk złota. A co jeżeli twój plan nie zadziała? Zadziała, to mogę ci zagwarantować. Chcę uwolnić się od Abdullaha. Oto twoje 50 sztuk złota. Dobrze. Nie pożałujesz tego. Na czym polega twój plan? Teraz musimy udawać, że rozmawiamy o skarbie ukrytym niedaleko stąd. Zobaczysz, jak szybko Abdullaha to zainteresuje. Co? To jest twój wielki plan? Tak. Nie podoba ci się. Szczerze mówiąc, to wątpię, że Abdullah da się nabrać na tę historię ze skarbem. Widać, że nie jesteś stąd. Tutaj wszyscy wiedzą, że wokół zostało zakopanych wiele skarbów. Naprawdę. Tak. Te tereny przez wieki były centrum wojen i grabieży. Dowódcy oddziałów, podróżnicy i pustynni rabusie cały czas zagrzebywali tutaj łupy w piaskach pustyni. Krążą także pogłoski, że w katakumbach pod naszym miastem też są skarby. Ciekawe. A czy ktoś kiedyś znalazł tu skarby? Oczywiście. Tylko to niebezpieczna sprawa. No dobrze. Przypuśćmy, że Abdullah się na to nabierze. Jak to rozegramy? Abdullah z pewnością podejdzie do mnie po naszej rozmowie i zapyta, czego ode mnie chciałeś. Sprawień by uwierzył, że szukasz skarbu Heraklesa. Czyjego skarbu? Heraklesa. Jego skarb rzekomo można znaleźć w katakumbach. Amat sprzedał mi mapę prowadzącą do niego. Ale z tej mapy skarbów nie było żadnej korzyści. Tam, w dole, nie znalazłem nawet śladu skarbu. Najprawdopodobniej ktoś już znalazł ten skarb, jeżeli w ogóle kiedyś tam był. Niepotrzebnie tylko wydałem złoto. No trudno. Tak bywa z poszukiwaniem skarbów. Nie każda nić prowadzi do skarbu i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale teraz możemy wkręcić Abdullaha. Co, muszę powiedzieć, bardzo mnie ucieszy. Nigdy nie lubiłem tego kapusia. Mam nadzieję, że się na to nabierze. Powinien. Przyjdź jutro. Dam ci znać, czy mój plan zadziałał, czy nie. Okej, okay, czyli musimy iść spać, rozumiem. Czy jeżeli wyciągnę tutaj moją skórę, to... kozie mleko bardzo dużo zdrowia przywraca. Jeżeli ja teraz wyciągnę moją piękną skórę do spania, w tym miejscu,
i się prześpię do rana, to to zadziała? Mam nadzieję, bo bym chciała chociaż jedno zadanie zrobić na dzisiejszy odcinek, a już nam się niewiele uda. No, tylko że Wirta to jeszcze tutaj nie ma. No, jest 8 rano. No, ale powinien tutaj za chwilę przyjść, ale Abdullaha nie ma, więc... Chyba się udało, także poczekamy sobie na przyspieszeniu czasu, aż on tu przyjdzie. Tam się coś dzieje na górze. Wiecie co, chyba że jeszcze się prześpimy 4 godziny może. Może to coś zmieni. Możliwe. Byłoby super. Odpocznij 4 godziny. Tak jest, jest na miejscu. Co do Abdullaha? A, to ty. No i co? Abdullah dał się nabrać. Pewnie. O mało sportek nie wyskoczył, jak pokazałem mu swoją starą mapę. Teraz posiedzi w katakumbach co najmniej kilka dni. Jasne. Uważaj na siebie. Poczekaj. Chciałbym z tobą porozmawiać. O czym? Odniosłem wrażenie, że jesteś człowiekiem czynu i nie lubisz uciekać przed trudnościami. Możliwe. I co z tego? Mam problem z gośćmi, którzy wynajęli pokój na tyłach budynku. Co, nie chcą płacić? Płacić, to oni płacą, ale jeśli nadal będą robić to, co robią, będę miał duże problemy z resztą gości. W czym problem? Palą całymi dniami i nocami. Do pokoju nie można wejść, tak jest zadymione. I śmierdzi tak bardzo, że wielu gości już się skarżyło. Niektórzy nawet zagrozili, że przestaną do mnie zaglądać. A to oznacza, że muszę pilnie pozbyć się tych trzech. To po prostu weź i ich wyrzuć. Gdyby wszystko było takie proste. Nie chcą opuścić pokoju. A kiedy zagroziłem, że ich wyrzucę, po prostu roześmiali mi się w twarz. Złóż na nich skargę. Komu? Dowódcy Straży Miejskiej Torresowi. Tak, nie ma czasu na takie drobnostki. Sam ma problemów po uszy. W desperacji zwróciłem się nawet do Mansury, by wynająć kilu jego ludzi, ale żąda zbyt wiele złota. Stoję na skraju bankructwa. Ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, dam ci 300 sztuk złota. 300 sztuk złota. Więcej, mimo najlepszych chęci, nie mogę dać. No to jak, zgodzisz się mi pomóc? Chcesz, bym usunął tych trzech? Tak, tylko niech nie przyjdzie ci do głowy ich zabijać. Żadnych morderstw w mojej gospodzie. Rozumiesz? Dobrze. Zajmę się twoimi palaczami. Dobra, czyli mamy kolejne zadanie, moi drodzy. Ale no, na ten odcinek to już będzie wszystko. Nie zrobiliśmy zbyt wiele, dzisiaj było bardzo dużo dialogów, ale takie odcinki też są potrzebne, żebyśmy poznali dalej, wiecie, fabułę i różne inne rzeczy zrobili. Także... No cóż, mamy dosyć sporo tych rzeczy do zrobienia, jest też dużo skarbów. Myślę, że spróbuję sobie zobaczyć w poradniku, które osoby dają nam konkretne zadania, które w ogóle dają nam jakieś zadania i będziemy tutaj starali się to robić. Bardzo mi zależy, żeby w kolejnym odcinku, albo jeszcze kolejnym, zobaczymy, ale jakoś w najbliższym czasie... Tego jeszcze nie otworzyłam. Żeby w najbliższym czasie udać się... Jejku, no... Gdzie jest mapa tego miejsca? Ugaru? Nie. Amarny? Nie. Co to było? To była Warantu chyba ogółem. Nie, no co ty. Zaraz, to my nawet nie jesteśmy w Warancie tak w teorii, tak? Bo tu jest Ashdod, Dolina... Nie no, jesteśmy, bo jest Dolina Tadmoru. Mapa Doliny Tadmoru? Tak jest. Dobra. Chodzi mi o miejsce pod tytułem... plantacja. Tutaj na południe od Ugaru jest plantacja. I tam bym się bardzo chciała udać. Możliwe, że uda nam się to zrobić nawet w kolejnym odcinku. Jest też oaza w drugą stronę. Te okolice Ugaru, żebyśmy, wiecie, ogarniali powolutku i coś z tym zaczęli robić. Także kolejny odcinek raczej stąd wyjdziemy.
Myślę, że może nawet po prostu pobiegamy po mapie i zobaczymy, co można znaleźć. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę sobie odgrzać obiad i jak zjem, to nagram dla Was jeszcze jeden odcinek na zapas, żeby był, bo jutro mam dłużej na uczelni i nie będę w stanie za bardzo nagrywać po powrocie, bo już pewnie mi się nie będzie chciało po prostu. Dobra, nie przedłużam i cześć!